czy skierować sprawę przeciwko Lechowi Wałęsie do Trybunału Stanu. Oczywiście wiecie Państwo, że Hanna Suchocka tego nie zrobiła, ale jakby z punktu widzenia tego, co robiła prokurator Nowak, ona dokonała rzeczy ważnej. Wszystko zrobiła, co tylko mogła zrobić. Proszę Państwa, te dokumenty ze śledztwa są kluczowe dla zrozumienia tego, co się wydarzyło w okresie prezydentury Lecha Wałęsy i one odsłaniają jakby szerszy mechanizm. W biografistyce, w historii, w naukach historycznych mówi się o tym, że można pisać takie wąskie biografie i można pisać tak zwane biografie pretekstowe. I ta książka, Sprawa Lecha Wałęsy i oczywiście książka SBA Lech Wałęsa, to są książki, które bym określił mianem pretekstowych. To znaczy pretekstem jest Lech Wałęsa do tego, żeby pokazać szerszy problem. Czyli te konsekwencje, o których wspominam, ale również pokazać na przykład sprawę lustracji Lecha Wałęsy na tle całego modelu lustracji, który obowiązuje, funkcjonuje w III Rzeczpospolitej. Lustracji, w której tak naprawdę nie ma nigdy agentów. Lustracji, w której sąd nigdy, praktycznie nigdy nie nazwie kogoś, ten był współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa, nawet jak dysponuje dość bogatym materiałem źródłowym. I o tym oczywiście warto dyskutować. W obu książkach jest szereg przykładów tego, jak ten mechanizm działa. A działa mniej więcej, na przykład chodzi tutaj o przykład pewnej sędziny, działa na przykład tak, że jest zachowana teczka funkcjonariuszki Służby Bezpieczeństwa, sędziny X, nie pamiętam jej nazwiska, nazwiska jest wymieniona w książce, która z racji zajmowanego stanowiska, zawodu sędziego, jest zmuszona do tego, żeby wypełnić oświadczenie lustracyjne. I ona wypełnia oświadczenie lustracyjne, pisząc, że nigdy nie była funkcjonariuszem służb specjalnych, ani nigdy nie była tajnym agentem tych służb. Jak mówię, sąd dysponuje materiałem dowodowym w postaci jej teczki jako funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa, nawet nie tajnego współpracownika, proszę Państwa, gdzie jest jej podanie o przyjęcie do pracy w Służbie Bezpieczeństwa. Proszę Państwa, ona przychodzi do sądu i ona mówi, że jak przyjmowała się do pracy w latach 70. do Służby Bezpieczeństwa, to jej mówiono, że ona się zatrudnia w Milicji Obywatelskiej. I sąd w swoim postanowieniu mówi, że ona działała wprowadzona w błąd i uznaje jej oświadczenie lustracyjne, że ona nigdy nie była funkcjonariuszem Służby Bezpieczeństwa za prawdziwe. I sprawa zostaje po prostu umorzona. Tak wygląda lustracja w Polsce, gdzie mamy do czynienia po prostu z materiałem dowodowym, którego trudno sobie wyobrazić jakiś jeszcze inny, bo jest jej własnoręczne podanie o pracę, są naliczone jej pobory miesięczne, dwa lata mniej więcej ona pracowała w Służbie Bezpieczeństwa. Tak wygląda lustracja, więc jak my analizujemy sprawę Lecha Wałęsy, to nie możemy się dziwić po prostu, że wyrok jest taki, jaki jest. To znaczy Lech Wałęsa deklaruje, że nie był tajnym współpracownikiem nigdy i sąd uznaje to za jak najbardziej prawdziwe. Ale jest jeszcze inny aspekt, bardzo ciekawy, na tle Lecha Wałęsy, pokazany w książce. To jest to na przykład, że świadkami obrony Lecha Wałęsy są osoby, które wyprowadzały razem z nim dokumenty z archiwów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Urzędu Ochrony Państwa. Gromosław Czempiński przychodzi do sądu i mówi sądowi w obecności Rzecznika Interesu Publicznego w 2000 roku, że Lech Wałęsa nigdy nie współpracował z SB. A wiemy dzisiaj z dokumentów, które żeśmy pozyskali, podpisy Gromosława Czempińskiego widnieją pod bardzo ważnymi dokumentami, które świadczą o tym, że on po prostu dokumenty sprawy Bolka dostarczał Lechowi Wałęsie, no właśnie, że Gromosław Czempiński był zaangażowany w proces wyprowadzania tych dokumentów z archiwów, prywatyzowania ich. I on jest świadkiem obrony, wiarygodnym świadkiem obrony Lecha Wałęsy. W uzasadnieniu na przykład sądowym uzasadnieniu tego, że Lech Wałęsa nie był agentem SB, Czempiński jest przywoływany. I jest jeszcze inny element, bardzo ciekawy w tej całej układance, w tej całej historii lustracji. Na kanwie oczywiście Lecha Wałęsy, przykładu Lecha Wałęsy.
To jest na przykład fakt ukrycia przez sąd lustracyjny, akt postępowania prokuratorskiego, o których zacząłem mówić tutaj troszeczkę, tego postępowania, które prowadziła prokurator Nowak. Sąd lustracyjny dysponuje całym materiałem prokuratorskim, który odsłania kulisy kradzieży dokumentów dotyczących Bolka w latach 92-95, ale nie wprowadza ich, proszę Państwa, że tak powiem, na salę sądową. To znaczy one nie są przedmiotem jakiegokolwiek wyjaśniania, bo to by pokazało, że osoby, które są na przykład świadkami obrony Lecha Wałęsy, są jednocześnie stroną, to znaczy są tymi, które pomagały mu w okresie jego prezydentury, żeby te dokumenty Służby Bezpieczeństwa na temat TW Bolek zniknęły z archiwów. No i można powiedzieć, że to jest po prostu bardzo smutny obraz, który odsłania kulisy, w jakimś sensie kulisy III Rzeczpospolitej. I my żeśmy to wszystko z Piotrem Gontarczykiem i teraz ja sam odsłonili i dlatego po prostu jest ta nienawiść. To nie jest tak, proszę Państwa, że osią tej książki jest sprawa nawet TW Bolek. Czy te kilka lat, gdzie mamy dowody na to, że Lech Wałęsa był traktowany jako TW Bolek, składał meldunki, brał pieniądze, donosił na konkretne osoby. Tych osób żeśmy naliczyli na podstawie zaledwie 8 doniesień agenturalnych, prawie 30. To myślę, że wielu by było w stanie nam wybaczyć. Bo nawet jak Państwo popatrzycie na publicystykę Adama Michnika, Tomasza Wołka, oni mówią o nieznanych błędach z młodości Lecha Wałęsy, oni jakby między słowami sugerują, że coś było nie tak. Natomiast pokazanie mechanizmów, które rządziły całą tą historią Lecha Wałęsy i konsekwencji związanych z tym, że on się nigdy nie przyznał, a później próbował te ślady zatrzeć, przywłaszczyć sobie bezprawnie archiwa, no to jest rzeczywiście duży problem dla tego salonu i dla tego establishmentu. Bo w to było, proszę Państwa, uwikłanych wiele osób i to z najwyższej półki. Czy osoby, które decydowały jakby o naszym bezpieczeństwie, o losach Polski, przynajmniej w okresie prezydentury Lecha Wałęsy. I o tym jest ta książka. I wszystko, co stało się po wydaniu tej pierwszej książki, też starałem się jakoś Państwu przybliżyć na kartach tej książki sprawa Lecha Wałęsy, opisując, jak wyglądała dyskusja, w cudzysłowie dyskusja, bo to żadna dyskusja, jak Państwo pamiętacie, nie była, po wydaniu, a nawet przed wydaniem tej książki w czerwcu tego roku. Państwo wiecie, że w maju 2008 roku potępiono książkę, której jeszcze na rynku nie było. I dzisiaj, jak się na przykład szereg osób, czy od dwóch dni pyta, a dlaczego w tej książce jest sprawa Józefa Rzycińskiego wspomniana? To, proszę Państwa, ona jest wspomniana dlatego, że arcybiskup Rzyciński bardzo aktywnie brał udział w tej dyskusji, czy w dyskredytowaniu historyków Instytutu Pamięci Narodowej, samego Instytutu w maju, w czerwcu i później tego roku. Ja się zastanawiałem, skąd tyle nienawiści u tego człowieka, który jest biskupem, duszpasterzem, powinien dbać o to, żeby wszyscy się zbawili i poszli do nieba, a on na przykład przy czwartym ołtarzu w czasie Bożego Ciała mówi o historykach IPN, którzy szargają świętość Lecha Wałęsy, bohaterstwo Lecha Wałęsy. No i się zastanawiałem po prostu, dlaczego tyle nienawiści. No i wydaje mi się, że to jest związane z tym, że sam arcybiskup Rzyciński ma coś do ukrycia. Sprawdziłem, odkryte zostały w międzyczasie nawet nowe materiały, które świadczyły o tym, że arcybiskup Rzyciński w latach 77-90 był traktowany jako tajny współpracownik SB Wydziału IV w Częstochowie o pseudonimie Filozof. Akta jego zostały w 90 roku w styczniu zniszczone. Ustaliłem, jakich miał oficerów prowadzących w poszczególnych latach i znaleziono w Krakowie niebywały materiał źródłowy dotyczący Rzycińskiego. Mianowicie teczkę lokalu kontaktowego, w którym TW Filozof był, jak mówiła Służba Bezpieczeństwa, obsługiwany. To znaczy przyjeżdżał z Częstochowy i składał meldunki, raporty, spotykał się z funkcjonariuszami SB
właśnie w lokalu kontaktowym SB w Krakowie przy ulicy.